Witam Państwa, jest poniedziałek, 27 lipca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, stwierdził w telewizji Republika, że Tu-154 został zniszczony przez wybuch. Podkreślił, że na wraku znaleziono nie tylko ślady trotylu, ale także innych materiałów wybuchowych. Jak mówił Macierewicz, na wewnętrznej stronie poszycia samolotu znaleziono oprócz śladów trotylu także ślady RDX, materiału, który był użyty m.in. w zamachu na metro w Londynie i w zniszczeniu bloków przed II wojną czeczeńską. Ten wybuch nie mógł być przypadkowy, musiał być zaplanowany i przeprowadzony przez kogoś, kto chciał zabić polską elitę narodową, powiedział Antoni Macierewicz. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 5 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, w sobotę 9. Dzisiaj stwierdzono 337 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj potwierdzono 443 zakażenia, a w sobotę aż 584. Więcej osób zakażonych potwierdzono tylko 8 czerwca, kiedy stwierdzono 599 nowych przypadków. Najwięcej nowych zakażeń stwierdza się na Śląsku. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 652 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 451 zakażonych, w sobotę 908. W sumie w USA zanotowano już 149 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 556 osób, w sobotę ponad 1100. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 87 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 729 zakażonych osób, w sobotę 737. Dzisiaj władze podały informację o 306 kolejnych zgonach. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 43 tysiące osób. Służby amerykańskie wkroczyły do chińskiego konsulatu w Houston. Wkrótce po zamknięciu konsulatu komunistycznych Chin w Houston w Teksasie amerykańskie służby wkroczyły do budynku. CNN podało, że funkcjonariusze musieli skorzystać z usług ślusarza, by wejść do środka. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że Amerykanie wtargnęli do konsulatu bezprawnie i zapowiedzieli stosowną i konieczną odpowiedź. Konsulat został zamknięty decyzją amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który określił konsulat jako ośrodek szpiegowania i kradzieży własności intelektualnej. Pompeo we wtorek dał pracownikom konsulatu 72 godziny na zamknięcie placówki. Władze komunistycznych Chin w piątek odpowiedziały nakazem zamknięcia konsulatu amerykańskiego w mieście Chengdu w prowincji Sichuan, dając na to czas pracownikom do poniedziałku rano. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że konsulat zostanie zamknięty, ponieważ niektórzy pracownicy konsulatu przekroczyli swoje uprawnienia, ingerując w wewnętrzne sprawy Chin i narazili na szwank bezpieczeństwo i interesy Chin. Dzisiaj chińska telewizja rządowa CCTV podała, że do amerykańskiego konsulatu w Chengdu weszły służby chińskie. Telewizja przedstawiła materiał, na którym widać, jak z masztu przy konsulacie zdejmowana jest flaga amerykańska. Amerykanie dostają tajemnicze paczki z Chin. Amerykańskie media podają, że do obywateli Stanów Zjednoczonych, szczególnie w stanach Utah i Virginia, zaczęły docierać tajemnicze paczki opatrzone chińskimi znakami i dopiskiem biżuteria. Paczki są badane przez funkcjonariuszy służb celnych. Służby apelują, by ich nie otwierać. Amerykański dziennik New York Post podaje, że przysłane z Chin pakunki zawierają nasiona. Nie wiadomo jednak, jakie rośliny z nich wyrastają, ale przedstawiciele Departamentu Rolnictwa stanu Virginia ostrzegają, że mogą to być rośliny z gatunków inwazyjnych, które zajmując kolejne tereny będą wypierać pierwotnie żyjącą tam florę i faunę. Francuska prokuratura oskarżyła imigranta z Rwandy o podpalenie katedry w Nantes. 39-letni Rwandyjczyk Emmanuel był wolontariuszem w diecezji w Nantes. Odpowiadał za zamknięcie katedry w przeddzień pożaru. Został aresztowany w nocy z soboty na niedzielę. Przyznał się do podpalenia. W pożarze katedry 18 lipca spłonęły zabytkowe organy z XVII wieku. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Szanowny Panie Prezydencie,
Z radością przyjęliśmy fakt, że reprezentując Polskę, pogłębia Pan dwustronne relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, które stoją na czele koalicji państw wolnego świata. Mamy też nadzieję, że Polska zdecydowanie stanie po stronie USA w konflikcie pomiędzy państwami cywilizacji zachodniej a odradzającym się imperium zła, którego obecnym liderem są komunistyczne Chiny. Chińscy komuniści próbują uzależniać i kolonizować inne państwa za pomocą gospodarczych inicjatyw tzw. nowego jedwabnego szlaku oraz budowy sieci 5G przez firmę Huawei. W ostatnich tygodniach Chiny złamały kolejne porozumienie międzynarodowe i zlikwidowały autonomiczny status Hongkongu. Oznacza to jeszcze większe zagrożenie torturami i śmiercią dla tysięcy młodych Hongkończyków, którzy nie godzą się z komunistyczną okupacją swojej ojczyzny. Polacy ze względu na swoją historię i przynależność cywilizacyjną solidaryzują się z narodami walczącymi o swoją wolność, szczególnie walczącymi z komunizmem. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym narzucona właśnie Hongkongowi przez Pekin oznacza, że każdy, niezależnie od narodowości lub lokalizacji, a więc także obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, może zostać uznany za osobę, która naruszyła to prawo. Jeśli zatem polski obywatel krytykujący politykę rządu chińskiego znajdzie się pod chińską jurysdykcją nawet w przypadku tranzytu, grozi mu aresztowanie przez chińskie służby. Dlatego też wzywamy pana prezydenta, by w imieniu Polaków zajął pan oficjalne stanowisko potępiające agresję komunistów chińskich na wolny Hongkong. Jako naród, który walnie przyczynił się do upadku muru berlińskiego i moskiewskiej wersji komunizmu, nie możemy dzisiaj uchylać się od solidarności i wsparcia innych narodów, które walczą z tym samym wrogiem. Modlimy się, by znalazł Pan w Bogu siłę i mądrość do podjęcia właściwych działań w tej sprawie. Z tym apelem zwracam się do Pana, Panie Prezydencie, nie tylko w imieniu własnym, ale całego środowiska telewizji Idź Pod Prąd. Dzień dobry Państwu, witam w programie Idź Pod Prąd na żywo, Unika Chojecka, 27 lipca w poniedziałek. Dzisiaj porozmawiamy o tragedii smoleńskiej, a przed chwilą widzieliście Państwo apel redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, pastora Pawła Chojeckiego w sprawie Hongkongu do prezydenta Andrzeja Dudy. Możecie podawać go dalej na idźpodprąd.pl, a także w języku angielskim na gainsthetide.tv. I ten materiał w formie wideo również rozsyłajcie swoim znajomym, ale także możecie oznaczyć prezydenta Dudę. Ten wybuch nie mógł być przypadkowy. Musiał być zaplanowany i przeprowadzony przez kogoś, kto chciał zabić polską elitę narodową, powiedział Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w Rosji. I słowa te padły w piątkowym programie Fakty Telewizji Republika. Jednak minęło kilka dni, a nie odniósł się do tych ustaleń ani premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki, ani Jarosław
Kaczyński. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytania, co tak naprawdę wydarzyło się w Smoleńsku 10 lat temu, czy w ogóle możemy dojść do prawdy. Drodzy Państwo, po co mamy do niej dochodzić, a także jeśli to był zamach, komu najbardziej na nim zależało i w końcu dlaczego rząd Morawieckiego i o dziwo sam Jarosław Kaczyński wyciszają sprawę tragedii smoleńskiej. Zapraszam. Ze mną w studiu redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie. Witam ciebie i państwa. A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam również. Drodzy państwo, czekamy również na wasze komentarze i pytania. Piszcie na czacie, a także na Twitterze, na Facebooku IPPTV. Ten hashtag dzisiaj obowiązuje. Nieprzerwanie ustalenia komisji Antoniego Macierewicza. Czy to coś nowego, czy już o tym wiedzieliśmy? Antoni Macierewicz powiedział, został znaleziony materiał wybuchowy przez laboratoria polskie, ale co ma też znaczenie? Przez laboratoria jednego z naszych sojuszników NATO. Ślady zostały znalezione na wewnętrznej stronie poszycia samolotu. I to nie tylko trotylu, ale RDX, materiału, który był i jest używany przez różnych lewackich i postkomunistycznych terrorystów, między innymi w zamachu na metro londyńskie, czy w zniszczeniu domów przed II wojną czeczeńską. Czy po tych 10 latach jesteśmy w stanie dojść do prawdy, panowie, i co tak naprawdę wydarzyło się w Smoleńsku 10 lat temu? Pastor Paweł Chojecki. No tutaj do prawdy, no to tam Polacy od razu doszli. W filmie Smoleńsk jest taka scena, gdzie na targu, kiedy ta wiadomość dociera w to sobotnie przedpołudnie, ranek, Ruscy zabili Kaczora. Taki prosty dialog. Cała polska ulica wiedziała, że to jest zamach. To nie był to nie była żadna tajemnica. Ale to było przekonanie społeczne, ludzi, a nie dowody. To nie było poparte jakimiś dowodami. Elita doskonale wiedziała. No jakie dowody? No jak szczątki samolotu rozrzucone są w promieniu kilkuset metrów, no to wiadomo, że nastąpił wybuch. Możemy tylko zadać pytanie, czy ten wybuch nastąpił, powiedzmy, z przyczyn technicznych, typu jakaś usterka w samolocie, wyciek paliwa, iskra elektryczna, o tego typu rzeczy, czyli wypadek taki. No, można wtedy szukać, czy to był sabotaż, czy nie. No, ale no, prawdopodobieństwo działalności człowieka jest wtedy mniejsze. Kiedy mamy zamontowane w samolocie materiały wybuchowe, kiedy mamy ślady tych, dowody na ślady tych materiałów wybuchowych, no to słusznie minister Macierewicz mówi, że ktoś próbował zabić naszą elitę, naszą delegację. Co do tego, jakie mogą być wątpliwości? No jakie mogą być tu wątpliwości? Pytanie teraz to jest, kto to zrobił? Pytanie teraz, w jaki sposób ukarano tych, którzy przez swoje zaniedbania, czyli wszelka kontrola, urząd ten, który tam taki generał, który został awansowany, przecież wiadomo, że to te służby ochrony rządu przeróżne, służby dyplomatyczne z tamtej strony. Kto został ukarany? Jakie śledztwa są przez państwo polskie rządzone już niepodzielnie przez PiS? Bo przecież mają prezydenta, mają parlament, mają wszystko. O tym jeszcze powiemy. Chwileczkę. Mówiłeś o generale Janickim, ówczesnym szefie Biura Ochrony Rządu. Rzeczywiście przez prezydenta Komorowskiego został awansowany na generała. Także i to po katastrofie smoleńskiej. To, dlatego mamy w Polsce taką chorobę psychiczną. Nie? No wszyscy wiedzą, że dokonano zamachu. Wszyscy wiedzą, że część ze strony administracji
polskojęzycznej współdziałała z zamachowcami, mówię ci, którzy to w jakiś sposób kryli, nie chcieli wykryć. Tutaj morderstwo, mówi się oczywiście samobójstwo, ja nie wierzę w to samobójstwo. Pamiętacie w 2009 roku, na kilka miesięcy przed zamachem smoleńskim, popełnił samobójstwo jeden z wysokich urzędników kancelarii premiera. I prawdopodobnie, tak wskazywali wszyscy, którzy to opisywali, miało to związek z materiałami, które przyszły właśnie, jeśli chodzi o remont tego samolotu. Także czegoś dowiedział się ten pan Michniewicz, o ile dobrze pamiętam nazwisko. I choć wybierał się do rodziny, choć już kupił prezenty pod choinkę, no to znaleziono go martwego, ja mówię zamordowanego w swoim gabinecie. Tam oficjalne śledztwo było, że popełnił samobójstwo. Ile takich morderstw nazywanych samobójstwami bądź wypadkami przy okazji Smoleńska było? No to kilkadziesiąt przynajmniej takie kilkadziesiąt, są opisane. Ale zobaczcie, Grzegorz Michniewicz był dyrektorem generalnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Przypomnijmy, że w czasie tragedii smoleńskiej premierem był Donald Tusk i rządziła Platforma Obywatelska wraz jeszcze, z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jeszcze tylko dokończę, żeby pokazać skalę tej choroby psychicznej Polski. Zobaczcie, że wtedy, w 2010 roku, my staliśmy pod Pałacem Prezydenckim, czy Namiestnikowskim, jak często wtedy go nazywaliśmy. Wtedy nawet na filmie Krzyż nas tam uwieczniono. Byliśmy, choć nie jesteśmy z Warszawy, to byliśmy chyba tam najczęściej widzianymi ludźmi. O, taki trochę młodszy nawet jestem. Widzicie tu sporą część naszej redakcji. To jest film Ewy Stankiewicz Krzyż. Wersja taka, która się pokazała w telewizji, w tym takim trailerze, była jeszcze bogatsza. Później już próbowano nas tam powycinać, no ale część jednak zostawili. Zobaczcie, że ci wszyscy ludzie, Ewa Stankiewicz, pan Pereira w 2011 roku też tam próbował się w jakiś sposób lansować przy tym temacie. Pan Cezary Gmyz. Dzisiaj wiecie, o czym Cezary Gmyz tweetuje? Pyta widzów, czy swoich tam czytelników, jaki jest najlepszy środek na komary w Polsce, bo on na urlop jedzie. On na urlop jedzie. O Cezarym Trotylu Gmyzie również Antoni Macierewicz wspomina w programie w telewizji Republika. Ty adresujesz Zobacz, jeszcze, swój jeszcze przekaz zaraz, jeszcze parę osób chciałbym wymienić. Tak sobie powiedzmy. Towarzysz Braun przecież chodził ze mną wtedy tam po wszystkich redakcjach pisowskich. Spotykał się z przedstawicielami PiSu i próbowaliśmy taką szeroką koalicję przy PiSie robić i towarzysz Braun się wylansował właśnie na Smoleńsku. Potem zaczął ruską propagandę uprawiać, teorie maskierowki i inne rzeczy, ale początkowo to on był, wiecie, taki sam jak Ewa Stankiewicz, tam, czy redaktor, ten jego szerokość, jak on się tam nazywa? Sakiewicz. Sakwy jakoś tam, nie? Także ci wszyscy ludzie, zobaczcie, gdzie oni są dzisiaj. Są w polityce. Mają głos. Nie? Nie jest tak, że oni zostali na margines historii. Jeden jest w parlamencie, ten jest w telewizji szefem TVP Info, ten Perejrek, ten, ta, Stankiewicz też ma jakąś tam fuchę. Zobaczcie, gdzie dzisiaj Macierewicz przemawia. W jakiejś telewizji, która nie ma nawet zasięgu, bo tam jakieś promile takie, co ten biskup Janicki, to by, czy jak on, dobrze powiedziałem? Janiak, przepraszam, biskup Janiak, to on by się nawet nie zająknął na takie promile, jakie ma telewizja Republika. Także, no, zobaczcie, ci wszyscy ludzie zdradzili, zrobili kariery na Smoleńsku, a teraz mają to, wiecie gdzie. Macierewicz rzeczywiście wydaje się być osamotniony. Tak jak powiedziałeś, mówi te rewelacje w telewizji Republika, a nie w telewizji Polskiej, a przecież to Telewizja Polska jest teraz w rękach rządowych, czyli widać, że tu jest jakiś konflikt między obozem rządzącym a Antonim Macierewiczem. Ty adresujesz swój przekaz przede wszystkim do tych takich, powiedzmy, okołopisowskich działaczy, a ciebie, Czarku, chciałam... Nie, patriotów polskich. Chciałam zapytać, co byś powiedział do tych osób sceptycznych wobec słów Antoniego Macierewicza,
które może czytają to, co on mówi o wybuchu, o zamachu, ale rzeczywiście no, trudno im uwierzyć w to, do czego doszła jego komisja i też ci badacze, na których powołuje się Antoni Macierewicz. Czy te ustalenia, twoim zdaniem, one można dać im wiarę? To ja tu nie wiem, czy w konkretne ustalenia można dać wiarę. Nie, ani nie byłem na miejscu, ani tu nie jestem ekspertem od materiałów wybuchowych. No Antoni Macierewicz również. Antoni, jeżeli komisja... On był na miejscu. Jeżeli komisja stwierdziła, czy badacze stwierdzili takie materiały wybuchowe, to pierwszy pisał o tym właśnie Cezary Gmyz. No nie mam jakiegoś powodu, żeby tam specjalnie w to akurat nie wierzyć. To, że to był zamach, to mam przekonanie od samego początku. To tutaj nie jest jakieś... Objawienie. Macierewicz tutaj nic nowego nie powiedział teraz, co by miało to zmienić. Zresztą on sam o tym mówi, no właśnie ten artykuł Cezarego Gmyza to był 2013 rok. Tam już to wszystko, co on teraz mówi o tych ustaleniach, to już wtedy było. Także przez 7 lat mamy... Zero nie postępu. Wiem, jaki postęp, może coś tam się jeszcze pokaże w raporcie, tylko nie wiem, czy ten raport się pokaże. I o tym RDX, i o tych, i tam jeszcze o innych materiałach wybuchowych, także nic nowego. To nie jest kwestia znalezienia dowodów, to jest kwestia woli pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni. Tej woli nie widzę w Polsce u nikogo, kto ma wpływ jakiś na, czy na sądownictwo, czy na służby, które by mogły coś zrobić. Nie możemy nawet odzyskać dowodów, co jest kolejną poszlaką na winę tu akurat państwa rosyjskiego. No bo jak ktoś jest niewinny, to tam dowodów nie niszczy i nie ukrywa, bo po co? Nawet oczywiście. Irańczycy oddali, chociaż tam było wiadomo, że są winni, może dlatego, że już i tak wszyscy wiedzieli, ale oddali te czarne skrzynki Francuzom do zbadania i teraz badają z tego zestrzelonego w styczniu samolotu. No a my nie możemy do tego wraku nawet za bardzo mieć dostępu, od czasu do czasu tam pozwolą na chwilę coś popatrzeć. A to, jak niszczyli dowody, to widzieliśmy zaraz w miesiącach po katastrofie. To na filmach wtedy jeszcze pokazywała telewizja, między innymi Telewizja Polska. Tam wybijali szyby, czy w ogóle niszczyli cały ten wrak. Mówiłeś o tym śledztwie dotyczącym zestrzelenia ukraińskiego samolotu w Teheranie. Też pamiętamy katastrofę samolotu malezyjskich linii lotniczych. Tam również wrak trafił do Holandii, bo właśnie Holendrów tam najwięcej zginęło. I także wina rosyjska została potwierdzona w tym przypadku. Dlaczego, jaka jest różnica między zestrzeleniem samolotu ukraińskich linii lotniczych? Iran się przyznaje do tego. Później międzynarodowe śledztwo w sprawie zestrzelenia samolotu linii malezyjskich, które mówi, że rzeczywiście to Rosja jest winna zestrzeleniu tego samolotu. Świat uznaje te dowody, a w naszej sprawie, czyli w sprawie katastrofy smoleńskiej, jest cisza, nie ma międzynarodowego śledztwa. Bo śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej jest dużo ważniejsze. Czy poważniejsze, bo tutaj uderzono w państwo. Tam to mogły być przypadkowe faktycznie ofiary. Oczywiście bardzo tragiczne są te wydarzenia, tak samo jak każda śmierć. Tylko tamte nie były uderzeniem w jakieś państwo. To Iran nie chciał uderzyć w Ukrainę, po prostu albo miał słabo zorganizowany system tej obrony lotniczej, albo coś takiego. Na Ukrainie toczyła się wojna, no i też Rosjanie tu nie mieli akurat interesu zestrzeliwać malezyjskiego samolotu. A w przypadku katastrofy smoleńskiej, to tu jest uderzenie w głowę państwa, w dowództwo, w elity, wymierzone bezpośrednio. No i gdyby tutaj udowodnić zamach,
no to to by było przewrócenie całej polityki światowej, nie tylko lokalnej. W przypadku tamtych zestrzeleń, no to takiego czegoś nie ma. No to jest praktycznie wojna Rosji. No wypowiedzenie wojny. Z Polską, czyli z całym NATO. Dokładnie, ale z drugiej strony, gdyby obóz rządzący, tak, Prawo i Sprawiedliwość, dochodzi do władzy 2015 rok, miało wolę i możliwości, no to rzeczywiście przynajmniej śledztwo międzynarodowe można by rozpocząć. My przecież jako telewizja Idź Pod Prąd apelowaliśmy do rządu, ale również do Donalda Trumpa. Nasza petycja o międzynarodowe śledztwo w sprawie Smoleńska do prezydenta Trumpa no, zebrała prawie 100 tysięcy podpisów, ale zabrakło właśnie niecałego tysiąca. Milczenie władz pisowskich, tak. Milczenie również TVP, dopiero tam ostatniego dnia jakaś wzmianka krótka w programie TVP. Rzeczywiście, jak wyglądało, jeszcze może wróćmy do tych lat poprzednich, jak wyglądało badanie katastrofy smoleńskiej? Nie mówmy o ruskiej komisji, że ale, to było jakieś badanie. Słuchajcie, oglądają nas nowi widzowie, którzy może nawet pamiętają. Przez ostatnie 10 lat to już dość wiemy, jak wyglądało. Ruscy sobie badanie, powołali komisję i zbadali, że są niewinni. Tak, no to i tyle wina było na badania. Polskich pilotów, przede wszystkim tak. Rosyjska tak zwana komisja na polskich pilotów. Później była komisja Jerzego Millera, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, też z rządu Platformy i również głównie wina pilotów, tak ustalono. A później podkomisja Macierewicza, który ciągle twierdzi, że to był zamach, że był wybuch. Że były podłożone ładunki wybuchowe, ale niestety ciągle czekamy na ostateczny raport, który miał być w zeszłym roku, miał być w tym roku, miał być po wyborach, już jest dawno po wyborach, czekamy dalej, ale co mówimy, jakie Polska ma możliwości, no bo można było międzynarodowe śledztwo teraz, ale można domagać się zwrotu wraku, a skoro nie chcą zwrócić wraku, to wyrzucić wszystkich dyplomatów rosyjskich z Polski. No właśnie. No Stany Zjednoczone wyrzucają chińskich dyplomatów za szpiegostwo. My tu mamy prawdopodobny zamach, nieoddawanie dowodów na ten zamach, polskiej i mamy własności. Normalne, przez 10 polskiej lat. Własności, czyli jeszcze co najmniej kradzież. I mamy stosunki dyplomatyczne i jeszcze prezydent Duda mówi, że to taki kłopotliwy, ale sąsiad nasz Rosja. Przypomnijmy, że Rosja twierdzi, że nie może oddać nam wraku, ponieważ wciąż jest prowadzone śledztwo. Co prawda już rosyjskie śledztwo już orzekło, że to wina polskich pilotów, ale dalej prowadzi śledztwo. W ogóle to, co gadają Rosjanie, to jest nieważne. My po prostu powinniśmy postawić żądanie i tyle. Komisja... Wyciągać konsekwencje kolejne. Pokażmy... Ale może wrócę jeszcze, dlaczego... Ta katastrofa tak różni się od innych, nie? Tu oczywiście ze wszystkim, co Czarek powiedział, się zgadzam, ale jeszcze ten wątek międzynarodowy trzeba pociągnąć. Trzeba pamiętać, że wtedy rządzili w Stanach Zjednoczonych komuniści, no a tam hitlerowcy w Europie Zachodniej. No to tak jak mniej więcej teraz w Europie Zachodniej, teraz się tylko w Stanach Zjednoczonych zmieniła sytuacja. I Zachód bardzo wtedy hołubił Putina. Bardzo wtedy tak pokazywano Putina jako takiego demokratę. Tam zdaje się jakiś francuski prezydent patrzył w oczy Putinowi i mówi: widzę szczerego demokratę. To Bush. Tak, to Bush? Tak mi się wydaje. No, w każdym razie przywódcy Zachodu, już to było dawno temu, to może nam się troszeczkę pomylić, ale przywódcy Zachodu właśnie w ten sposób gloryfikowali tego mordercę, terrorystę z KGB, bo to zostało już niedawno objawione w niemieckich nawet gazetach, że Putin szkolił morderców i wysyłał ich do mordowania polityków i różnych działaczy społecznych w państwach Europy Zachodniej, czyli to jest terrorysta i morderca. Sławny również reset Obamy z Rosją. No właśnie o tym mówię, że dlaczego ta katastrofa, zamach, zabójstwo polskiej elity jest objęte taką zmową milczenia. Bo zielone światło wtedy otrzymał Putin
od właśnie przedstawicieli Zachodu. Oczywiście absolutnie nie twierdzę, że oni wymyślili, że on zestrzeli Polski, czy doprowadzi do eksplozji, no, doprowadzi do katastrofy i zabicia polskiej elity. To im się nie mieściło w głowie, oczywiście tego nie przewidywali, ale hołubili go jako demokratę i dali mu takie zielone światło mniej więcej w tym byłym obszarze wpływów sowieckich. No to jak ruskim dali zielone światło, no to oni zabili Polaków, tak jak w Katyniu. No mniej więcej tu widzę dokładną analogię. Dlatego też świat zachodni nie za bardzo się, że tak powiem, kwapi do wyjaśniania tego, bo będą tam wątki prowadzące na Zachód, prowadzące właśnie do dogadywania się z Putinem. Ale tak jak mówiłeś, zmieniła się administracja w Białym Domu. Do tego za chwilę wrócimy, do wątku międzynarodowego śledztwa, a tymczasem pokażmy Państwu śledztwo, tak zwane śledztwo i tak zwaną komisję rosyjską w sprawie zbrodni katyńskiej. Gdy Sowieci zdobywają we wrześniu 1943 roku rejon Smoleńska, znajdują mogiły wzniesione przez Niemców nad masowymi grobami polskich oficerów. I znowu powstaje film propagandowy. Każdy trup podwergał się tщательnej, podrobnej, sudebno-medycyńskiej ekspertyzie. Po raz drugi komisja lekarzy bada szczątki polskich oficerów. Skład komisji, nazwanej od nazwiska jej przewodniczącego komisją Burdenki, mówi sam za siebie. Wszyscy jej członkowie są Rosjanami. Nie ma przedstawicieli Czerwonego Krzyża, ani delegatów państw sojuszniczych. Brak nawet polskich komunistów. 24 stycznia 1944 roku komisja Burdenki przedkłada swoje wyniki. Podstawą ich jest stwierdzenie, jakim Sowieci zareagowali już 15 kwietnia 1943 roku na wieść o odkryciu grobów przez niemiecki Wehrmacht. Polacy jakoby wpadli w ręce wojsk niemieckich i zostali przez nie zamordowani w końcu roku 1941. Jako dowód służą radzieckiej komisji dokumenty, jak kartka pocztowa z roku 1941. Miała ona pochodzić z kieszeni jednego z zamordowanych. Swoją wersję wydarzeń Sowieci podpierają zeznaniami świadków. On z początku przyjął mnie jako członek partii i apelował do mnie jako komunista. Powiedział, że to, co on napisze, wszystko będzie dobrze i dokładnie. On to wszystko zapisze i że nic się mi nie stanie. Nie przeczytał tobie tego, co napisał? Tylko poprosił, żeby się podpisać. Ja mówię, a jak? A my nie mamy światła. A gdzie? Po wojnie były tylko takie małe karbidówki, dlatego słabe światło. A on mówi tak, ty nie możesz wątpić, wszystko zrobiłeś jak należy. To zrobili Niemcy, ty jesteś w porządku. Podpisałeś, to nie bój się. Wszystko będzie normalnie. To niemal 80 lat temu zbrodnia katyńska. Ale widzimy, drodzy Państwo, że te międzynarodowe, czy śledztwa, czy komisje rosyjskie mają bardzo podobne działania. Sami Rosjanie nawet do tej komisji nie zostali zaproszeni, polscy komuniści. Takie to są stare metody rosyjskie. A Donald Tusk, pamiętamy, po katastrofie smoleńskiej obściskiwał się z byłym oficerem KGB Putinem właśnie na grobach, czy nie na grobach, tylko na miejscu, gdzie przy trupach, tak trzeba zginęli powiedzieć. Polscy oficerowie, para prezydencka, prezydent na uchodźstwie. A wcześniej warto powiedzieć, że na molo w Sopocie właśnie miał taką osobistą audiencję bez kamer, bez świadków, gdzie naradzał się z Putinem. Domniemanie jest, że właśnie wtedy ustalali szczegóły. Oczywiście prawdopodobnie też Tusk nie wiedział, że to będzie mord na taką skalę.
Prawdopodobnie, to jest oczywiście moje domniemanie, Putin z nim omawiał, jak skompromitować Lecha Kaczyńskiego, że tam go opóźnią, że coś i tak dalej, tylko żeby on tam zrobił dla samolotu różne rzeczy i tak dalej. Prawdopodobnie, bo może być gorzej. Ale mógł Tusk wiedzieć, co przygotowuje zbrodniarz komunista Putin. Dlatego dla naszych teraz... widzów jeszcze powiedzmy, dlaczego Lech Kaczyński był tak niebezpieczny dla Rosji, bo tutaj mamy wybuch, mamy zamach. Komu najbardziej zależało na tym, żeby Lecha Kaczyńskiego zamordować? Lech Kaczyński realizował politykę jagiellońską Polski. Czyli Polska przestawała być tylko jakimś takim lokajem w polityce rosyjskiej bądź niemieckiej, bo wcześniej taką właśnie rolę odgrywała, Lech Kaczyński postanowił wrócić do wielkości II i I Rzeczpospolitej. Zaczął budować sojusz na właśnie terenach, które kiedyś Jagiellonowie i I Rzeczpospolita miały. To właśnie było... Największym jego takim sukcesem była ta wojenna praktycznie wyprawa do Gruzji, gdzie w wyniku jego nacisku i przywiezienia polityków właśnie z obszaru Jagiellonii Rosja musiała powstrzymać swoją ofensywę. Tego mu nie zapomniała i pamiętacie Państwo zapewne, niedawno o tymśmy mówili, w Gazecie Wyborczej ukazał się już po zamachu smoleńskim taki artykuł jednego z przedstawicieli Kremla, który powiedział, teraz już żadne Juszczenki, chyba tak użył, nie będą przeszkadzać w rozwoju ekspansji rosyjskiej. Także ewidentnie odtrąbili sukces po zamordowaniu Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński chciał zrobić to, o czym my mówimy mniej więcej każdego dnia. Dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, tylko że wtedy był komunista po tamtej stronie i administracja lewacka dążąca do zniszczenia chrześcijaństwa nawet w samych Stanach Zjednoczonych. Czyli nie bardzo znajdował, że tak nie było z kim gadać, bo nie było jeszcze Trumpa. I Lech Kaczyński zebrał przywódców Trójmorza. Dlatego wydano na niego w Moskwie wyrok śmierci. Czy będzie międzynarodowe śledztwo w takim razie, drodzy Państwo? Antoni Macierewicz mówi takie słowa, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Otwarcie mówi, że to był wybuch, że to był zamach, że potwierdzają to uczeni z laboratoriów sojuszniczych z NATO. Mamy Donalda Trumpa w Białym Domu. Czy będzie przełom? Nie, nie będzie. Dlaczego? No bo nikt z polskiej strony do tego nie dąży, więc no dopóki, no jeśli nawet, jeśli polska władza nie będzie do tego dążyć, no to nikt inny tego za nas nie zrobi. PiS już to oddał, porzucił, nie wiem z jakich powodów, czy się boją, czy może jakieś jeszcze tam gorsze rzeczy się działy, nie wiem. Ale no widzimy po owocach, że się nie dzieje nic. No, Jarosław Kaczyński powtarza od 10 lat to samo i nic się nie dzieje. Jarosław Kaczyński już przestał powtarzać, zbudowali schody na placu i skończył się praktycznie ten temat, no tylko czasem Telewizja Republika czy jakieś tam z Macierewiczem jakiś wywiad, czy gdzieś Macierewicz coś tam powie. Przez chwilę jest szum i dalej nic się nie dzieje. No i tak się nie będzie działo, póki się za to ktoś w Polsce nie weźmie. Ewentualnie może Ameryce będzie tak na rękę poruszyć ten temat, że nie wiem, zmuszą PiS, żeby się tym zajął, ale to... To rzeczywiście układanka musiałaby się zmienić, ponieważ teraz Donald Trump wydaje się, że gra w pewnym sensie na oderwanie Rosji od komunistycznych Chin, rozbicie tego sojuszu komunistycznego. Czy to się uda, zobaczymy, czy Donald Trump pójdzie w tą stronę, również zobaczymy, ale no nie możemy liczyć na Donalda Trumpa i na Stany
Zjednoczone w sprawie, która jest ewidentnie no, naszym przede wszystkim interesem narodowym, polskim, to nasi przedstawiciele zostali zabici, a nie amerykańscy przedstawiciele. Stany Zjednoczone wesprą nas dopiero wtedy, kiedy w Polsce pojawi się elita, która będzie chciała to wyjaśnić. Przecież Stany Zjednoczone nie mogą tego za nas zrobić. Nie? Także wróćmy jeszcze na chwilę do dwóch rzeczy. Po pierwsze, dlaczego jest to tak ważny mord? Komuniści rosyjscy, oni działają tak jak mafia. Mówiliśmy o komunistach chińskich i też tam przedstawiciele zarówno chińscy, jak i amerykańscy mówią, że to jest struktura niepaństwowa, nie ma żadnego tam żadnej kontroli, moralności, nie ma żadnej jakiegoś państwa prawa. To jest struktura terrorystyczno-mafijna. Struktura terrorystyczno-mafijna no oczywiście daje tym swoim podwładnym jakieś profity, ale musi mieć na nich haki. Zwykle struktury mafijne, przyjmując kogoś do swoich szeregów, no każą mu popełnić zbrodnię. Ta zbrodnia jest udokumentowana, czyli ten człowiek już staje się ich zakładnikiem, można powiedzieć, bo gdyby zaczął sumienie mu się tam, czy moralność, co tamkolwiek, no to oni mają na niego dowód poważnej zbrodni, za którą idzie albo na karę śmierci, albo na długoletnie więzienie. Zwykle zmuszają jakiegoś takiego tego, czy no, każą, czy dają mu okazję do popełnienia morderstwa. Nie? I to morderstwo jest udokumentowane, są świadkowie i w tym momencie on już należy do mafii. Dokładnie tak samo robią komuniści. Dlatego tych polskojęzycznych komunistów, których wzięli do współpracy nad rządzeniem Polską, no, uczynili zakładnikami zbrodni katyńskiej. Dlatego bardzo słusznie pokazałaś tutaj zbrodnię katyńską. Bo cały PRL rozpoczął się na, że tak powiem, zbrukanie tych wszystkich często ideowych nawet jakichś lewicowców, tam z tych różnych niekiedy ludowych, tam tych no, działań mordem katyńskim, że oni są już wspólnikami mordu katyńskiego. Nie? To na tym filmie Wajdy, co on jest tam słaby, ale no, mimo wszystko no, tam pokazuje pewne rzeczy. Tam jeden z oficerów tego ludowego komunistycznego wojska rzekomo polskiego strzela sobie w łeb, tam w Krakowie zdaje się, czy gdzieś tam, nie? Bo już nie może tego właśnie znieść. Jedynym wyjściem jest już wtedy tylko samobójstwo. Rzeczywiście dla tych ludzi no, uwikłanych w te mafijne rozgrywki. I jaki później to ma związek właśnie do tego z Jarosławem Kaczyńskim, który przecież no, stracił brata w katastrofie smoleńskiej, a teraz nie mówi nic. Zostawił Macierewicza samemu sobie. Do Jarosława jeszcze dojdziemy. Najpierw mówimy o mordercach. Jarosław Kaczyński nie był bezpośrednio, można powiedzieć, uwikłany w zamach na swojego brata. Przynajmniej ja takiej myśli nie dopuszczam. Nie? Ale mówimy o tych innych ludziach, takich jak właśnie Tusk, jak korpus dyplomatyczny, jak ten BOR cały, czy to wszystko, jak część wojskowych z tego pułku lotniczego, z lotniska, z którego startowano i tak dalej, i tak dalej. Oni są podejrzani właśnie o udział w tej zbrodni i najpierw był Katyń, potem były mordy na żołnierzach wyklętych. Zobaczcie, że ostatni z nich, Lalek, zabity w 1963 roku, właśnie dzisiaj, nie, tu Macierewicz mówi o zbrodni smoleńskiej, a zobaczcie, w tym czasie niszczą nieznani sprawcy, czyli komuchy. To oni cały czas, ci mordercy komunistyczni, żyją pośród nas. Tu nie było żadnej dekomunizacji, żadnej Norymbergi. Zobaczcie, i oni symbolicznie niszczą krzyż upamiętniający miejsce, gdzie przez ZOMO został zabity Lalek, niszczą w tym samym czasie. No, tu się te historie nakładają na siebie. Następny ten mord założycielski przed powstaniem tej bananowej republiki okrągłego stołu, czyli tej kato-pato-komuny, jak ja ich nazywam, to było zabicie księdza Popiełuszki, a później jeszcze kilku kapłanów i ludzi Solidarności, ludzi ideowych. Ale morderstwo księdza Popiełuszki było najbardziej spektakularne, on był najbardziej znany. W to też uwikłano katolicki episkopat. W
kto uwikłano katolicki episkopat i oczywiście całą tę opozycyjkę demokratyczną. I co mniej więcej 20-30 lat trzeba dokonać takiej zbrodni, żeby kolejnych rządzących, już młodszych, bo na przykład tam powiedzmy taki Tusk, no to on przy księdzu morderstwie księdza Popiełuszki no miał żadne znaczenie, bo on tam był takim leć po flaszkę wtedy w Gdańsku wśród tych taterników, co tam malowali czy myli te różne rzeczy. Nie? Także trzeba było kolejną ekipę rządzącą Polską uczynić zakładnikami terrorystów moskiewskich przez kolejną zbrodnię. Nie? No i teraz mamy tu po 2010 roku, mamy kolejnych uwikłanych. Ludzi zbrukanych krwią, to po stronie rządowej wtedy. No i teraz mamy, pytasz o Jarosława Kaczyńskiego, mamy tę tak zwaną antykomunistyczną opozycję. Zobaczcie, że oni szli do władzy pod jednym hasłem. Smoleńsk. Powiemy prawdę o Smoleńsku. I pociągniemy do odpowiedzialności smoleńskich morderców i zaprzańców, zdrajców. Czy ktoś dzisiaj siedzi w więzieniu? No to masz odpowiedź teraz na temat Jarosława Kaczyńskiego. Z tych, o których mówili i Kaczyński, również Andrzej Duda o tym mówił. No ale z drugiej strony opozycja dzisiaj, czyli Platforma Obywatelska, wzywa PiS, rząd PiS-u, żeby powiedział o Smoleńsku. Cezary Kłosowicz, jak ty odczytujesz ten ruch? No Tomasz Arabski został skazany, ale na 10 miesięcy w zawieszeniu. Dokładnie. Czyli no nie siedzi w powieszeniu, tylko w zawieszeniu, tu podkreślam. Zawieszeniu. Ale również to były cywilne pozwy, tak? To tak, to nie zasługa było, rządu. Nie była akcja państwa, można tak to nazwać. Państwa tak, polskiego. Akcji państwa trudno się spodziewać, tak jak mówiłem. No tutaj byłoby dużo do zbadania. Dużo osób, duże działanie wielu osób przy najpierw przy organizacji tego lotu. Tomasz Arabski, szef kancelarii Donalda Tuska. Potem przy ukrywaniu dowodów, bo tu od razu wszyscy powiedzieli, że to wina pilotów, to też media, trzeba by pewnie pracowników mediów prześwietlić. A i prezydent Duda ma za uszami, bo nielegalnie oddał prezydent klucze Duda, do tak, kancelarii jest. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I nawet się do tego przyznał. Na filmie, na nagraniu. Nie poniósł żadnych konsekwencji za ten akt zdrady praktycznie. Także tutaj by trzeba to wszystko przebadać i no, między innymi może dlatego, między innymi to zachowanie prezydenta Duda może wskazywać na to, dlaczego się tego wszystkiego nie bada. Tutaj powiązania mogą być głębsze niż tak z wierzchu się wydaje. I w ten sposób uwikłano kolejną tę pisowską elitę w zbrodnię, tym razem smoleńską. Nie? Że oni odmówili poznania prawdy, czyli w tym sensie kryją morderców. Zobaczcie, PiS, choć przez parę lat, 2010, mniej więcej 16, nie? Grało taką rolę uczciwych, którzy chcą poznania prawdy, kiedy doszli do władzy, a o prawdzie zapominamy. W tym momencie oni są już wspólnikami zbrodni. Przez krycie morderców. Co zrobi Antoni? Teraz Andrzej Duda ma się domagać prawdy o Smoleńsku, kiedy on już w tej prawdzie tak wygląda, że tu oddał bezprawnie, co najmniej, nie wiemy, co może tam być więcej, ale przynajmniej to, przynajmniej oddał tajemnicę państwa. Tak, tajemnicę państwa Bronisławowi Komorowskiemu. Dokładnie, a przypomnijmy, że przecież Bronisław Komorowski, również Platforma Obywatelska, ta sama formacja, z której Donald Tusk się wywodzi, a Donald Tusk no, jest, można powiedzieć, głównym człowiekiem, który rozmawiał z Putinem, rządził wówczas Polską i Prawo i Sprawiedliwość przez cały czas mówiło, że pociągnie go do odpowiedzialności. Zobaczcie. Tak się nie stało, ponieważ został prezydentem Europy mówię, zobaczcie, układ z nadania Hitler-Stalin Angeli Merkel. Od razu go wziął pod swoją kuratelę, żeby czasem, jak kiedyś by się zrobiło ciepło, jakby kiedyś to oczywiście nie bierzemy pod uwagę w scenariuszach, ale no gdzieś taka jakaś cień teoretycznej możliwości istnieje, że wolni Polacy zdobędą władzę w Polsce. I wtedy pociągnęliby do odpowiedzialności Tuska. Hitler-Stalin, ten nowy pakt, czyli Merkel
Putin wzięli od razu pod skrzydła do komunistycznej Rady Eurosojuza, żeby on już był innym immunitetem kryty. Także no tak zostało to zrobione. PiSowi, że tak powiem, na pocieszenie. Nie? No bo wiecie, no mają na nich haki, ale dają im też jakieś bonusy, jakieś marchewki, nie? Lody. Dali władzę w kraju priwislańskim. Opozycja żąda... Czyli mogą kraść. Bo oni, wiecie, de facto żadnej władzy nie mają. Nic nie mogą zrobić, nie? Nawet tam se sądów nie mogą zreformować już szósty czy któryś rok. Nie? Oni mogą tylko kraść. No i kradną. Tomasz Siemoniak, czyli dzisiaj opozycja, kiedyś szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. On zareagował na słowa Antoniego Macierewicza o wybuchu i zamachu w Smoleńsku. Na Twitterze między innymi napisał: panie premierze, reprezentujący polski rząd i przezeń chroniony i wożony, Macierewicz stwierdza, że w Smoleńsku doszło do eksplozji i było to działanie zamierzone. Albo dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu przyjmuje pan z prokuraturą te ustalenia, w cudzysłowie, albo go wyrzuca z polityki, napisał Tomasz Siemoniak. Rzeczywiście opozycja, widać, że sobie pogrywa, no, można powiedzieć, na ostro. Chce wyrzucenia Macierewicza. Widzi, że jest konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Nie boi się rzucać. Nie jest żaden konflikt. Siemoniak ma rację. Pan premier powinien albo uznać te ustalenia i wygonić albo, wtedy albo skończyć z tą komisją. No nie mówię wyrzucić z polityki, no to może aż takiej mocy nie ma pan Morawiecki, żeby wyrzucać z polityki. No każdy może sobie działać w polityce. No ale Sprawa i Sprawiedliwości nie jest tam skazany za coś, ale no albo ta komisja jest rządowa komisja i działa i trzeba jej ustalenia przyjąć i działać zgodnie z nimi. No albo ją, nie wiem, skończyć, nie wiem, stwierdzić, że coś tu rozwiązać, jakoś, tak. Ale pokazać, na jakiej podstawie nie uznajemy, dlaczego tutaj, że coś nie tak zrobiła ta komisja, coś, nie wiem, coś pan premier powinien, coś powinien zrobić, a nie robi nic. Tak, szczególnie, że to od zgadzamy się z Tomaszem Siemoniakiem, tak, to był piątek. Nie się tam zgadzamy, bo to wiecie. Ale z nim, podejrzewam, zgadzają się też Polacy. To nie jest tak, że od paru dni, to przecież od rok temu był ten pierwszy jakiś tam wstępny niby raport i od tego czasu też nic nie zrobił. Raport techniczny. Można się zapytać, dlaczego Siemoniak sobie tak pogrywa z PiS-owcami. Dokładnie, tak otwarcie i bezczelnie można powiedzieć. Tu są dwa ślady. Po pierwsze, się boją. Pierwsze, mówię nie w kwalifikacji prawdopodobieństwa, tylko możliwości. To się boi. Platformerzy, czyli ci, którzy mają po polskiej stronie współudział w tym zamachu, w tej zbrodni. Nie wiem, czy sam osobiście Siemoniak ma tam jakieś brudy na rękach, ale cała jego formacja na pewno ma i wielu jej takich prominentnych przedstawicieli również. Zobaczcie, towarzysza tego od zegarków, jak on tam, Nowak, nie? Od razu sieknęli, nie? Ukraińcy sobie zażyczyli, zebrali materiał dowodowy. W Polsce to oczywiście on jest niewinny i nikt tam by niczego nie zauważył, no ale Ukraińcy zostali tam okradzeni na ileś tam miliardów hrywien pewnie. Ale no zauważ, że ta informacja pojawiła się krótko po ślubie Kurskiego, tak żeby... może przykryć ślub, nie udało się, na szczęście. Tam jeszcze jest domniemanie podsłuchiwania sztabu Platformy, jeśli chodzi o Trzaskowskiego i tego, no ale to na razie zostawmy. Zobaczcie, tutaj można było aresztować, jest chyba areszt tymczasowy na 3 miesiące, czy tam na ile towarzysz model, bo jak się dowiedziałem, że on tak zanim karierę zrobił, to tak jak normalnie Wodzirej, tak ostatnio akurat gdzieś tam w mediach znowu był przypominany film Wodzirej, to starzy widzowie wiedzą, o co chodzi. W każdym bądź razie towarzysz piękny, kiedyś był piękny Marian, teraz będzie piękny Sławuś Nowak. On rzeczywiście karierę zrobił właśnie w ten sposób. Najpierw był modelem, no a potem karierę polityczną zrobił. No to teraz jest modelem w jakimś tam pierdlu. Niech tam mu będzie. Zobaczcie, że tu szybko nastąpiła akcja. Tu mamy morderstwo. Najpierw 96, a później jeszcze ponad 20 osób. Obietnice. Nie? Mamy obietnicę najwyższą i jest cisza. I nikt nie zostaje aresztowany, choć Macierewicz mówi, że to był zamach. Że to był zamach. Wprost to mówi. I teraz, bo ktoś jeszcze może tu odnieść takie wrażenie, że my tam no, jasno tam popieramy pana Macierewicza. Nie. Popieraliśmy go kiedyś.
bardzo jasno. 2017 rok, nasza akcja Murem za Macierewiczem, to jest akcja telewizji Idź Pod Prąd, ponad 3 miliony ludzi się dołączyło w różny sposób do tej akcji. Mimo wszystko Morawiecki, Duda, Kaczyński go wyrzucili z rządu na początku 2018 roku i myśmy wtedy mówili, o, wtedy był czas się postawić. Wtedy trzeba było, panie Macierewicz, powiedzieć Polakom prawdę. To jest mafia, która rządzi Polską, nie mająca nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Polacy by za panem poszli. Mówię o Polakach kochających wolność. Pan tego nie zrobił, myśmy mu powiedzieli, przejdzie pan na śmietnik historii. No i tam pan właśnie dzisiaj rezyduje. Macierewicz liczył, że Kaczyński go poprze w tym dochodzeniu prawdy na temat Smoleńska. To chyba byłby głupi, jakby na to liczył. Myślę, że to jest jednak mimo wszystko bardzo inteligentny człowiek. Zresztą miałem okazję kilkukrotnie z nim osobiście rozmawiać. Jeżeli, i wiem, że to jest człowiek Kaczyński o wielkiej i Morawiecki wiedzy, kulturze i inteligencji. Nie zrobią nic w sprawie Smoleńska. Co waszym zdaniem zrobi Macierewicz? Ale poczekaj jeszcze, bo chcę dokończyć ten wątek Macierewicza. Nasi widzowie lubią analizę taką pełną, nie takie jakieś wyrywki, tu sensacje. My pokazujemy krok po kroku, że każdy sobie ułożył w głowie pewien obraz i mógł samodzielnie do niego dodawać później różne szczegóły. Nie? Także pan Macierewicz, miałeś chamie złoty róg, tak można to powiedzieć. Wtedy, kiedy był ministrem i wtedy, kiedy go odwoływali, kiedy było 3 miliony ludzi, którzy się w jakiś sposób utożsamili z akcją Murem za Macierewiczem. Podkulił ogon pod siebie i jeszcze popierał Morawieckiego. Wstyd i hańba. Nie? Potem dali mu jako ochłap tę komisję. Potem miał być raport. Miał być na 10 kwietnia. Podobno był, ale pandemia nie pozwoliła wydrukować. No, oczywiście chodziło o wybory. No to zobaczcie, wybory się odbyły, a raportu dalej nie ma. Czyli co robi Macierewicz? Moim zdaniem robi z siebie głupa. Zobaczcie, kiedy on tę informację podaje. Był 10 kwietnia. Oczywiście wszystko już zbladło, wszystko już tego, ale mimo wszystko oczy Polaków 10 kwietnia tego roku były jeszcze skierowane w ten mord smoleński, były skierowane na Lecha Kaczyńskiego i tak dalej. Wtedy Macierewicz powiedział, cicho siedzę. A co to jest za data 27 lipca? Czy tam on parę dni wcześniej, no nie wiem, 25 czy tam 24. Co to jest za data? Myślicie, że może jakaś data historyczna? Nie. To jest data ogórkowa. To jest najbardziej ogórkowy z sezonów. Czyli ludzie przestają się zajmować polityką. Myślą Smoleńskiem już dawno ludzie przestali się zajmować. O grillach. Mhm. I zobaczcie, w tym momencie telewizyjka Republiczka, czyli promile po zjedzeniu jabłka, można powiedzieć, jeśli chodzi o wpływ na Polskę. I tam Macierewicz objawia swoje rewelacje. To jest jak napluć ofiarom Smoleńska w twarz. Albo jest kompletnie bezbronny, ale to powinien dawno powiedzieć Polakom, albo sobie pokrywa Smoleńskiem. Tego na razie powiedzieć nie możemy. A Siemoniak wyśmiewa się z PiSu, bo wiedzą zbrodniarze z Platformy i PSL-u, którzy wtedy rządzili, doskonale wiedzą, że PiS nie zrobi nic. To co by musiało się stać, panowie, żeby rządzący w Polsce na serio wzięli się za tragedię smoleńską i żeby, tak jak mówił redaktor Kłosowicz, przyjrzeć się w majestacie prawa, w majestacie państwa, nie tylko urzędnikom, nie tylko politykom, ale także mediom, funkcjonariuszom służb. Co by musiało się stać, żeby również Polacy zainteresowali się tym tematem na nowo, ponieważ no, nie oszukujmy się, nawet 10 kwietnia to już nieliczni wracają do tamtego poranka kwietniowego myślami. Musiałaby się zmienić władza, a żeby się mogła zmienić władza, to musiałaby się zmienić Polska, czyli musieliby się zmienić Polacy właśnie.
zmienić swoje nastawienie diametralnie do, no praktycznie do wszystkiego, no tutaj akurat do polityki, no ale żeby zmienić nastawienie do polityki, no to polityka to jest praktycznie wszędzie, więc trzeba zmienić nastawienie do życia, także tutaj zmiana musiałaby być ogromna z całego przekroju od góry do dołu. No a tych polityków, którzy teraz są, no to by należało właśnie wyrzucić, bo oni już tego nie zrobią. Zanim oddam Tobie głos, chciałam przypomnieć Twoje nauczanie z niedzieli i jego jeden z najlepszych fragmentów. Czeka nas zmiana religii Polski, to właśnie w tym temacie i wracamy za chwilę. Najpierw jest odrodzenie duchowe, a potem jest niepodległość. Nie ma innej drogi. Najcięższa batalia czeka nas na zmianie religii Polski. I to absolutnie nie zachęcam do burzenia warowni katolickich, czy wycinania tam jakichś gajów oliwnych, czy innych świętości. Bo o to nie chodzi. Tu dla nas wzorem jest Nowy Testament. W jaki sposób? Głoszeniem prawdy, pokazywaniem na Jezusa Chrystusa mamy odbić Polskę z czarciej mocy. Ale ten fragment pokazuje, że to jest konieczne, że bez tego nie pójdziemy dalej. To jest fundament Bożego błogosławieństwa i fundament mądrości narodu. Bo zobaczcie, ten naród dalej jest ślepy. Ten naród dalej chce służyć obcym bogom. Te słowa no, poprzedziły, można powiedzieć, dzisiejszy program o tym, że Polacy są bezradni, ale także nie mają tak naprawdę godnego przedstawicielstwa u władzy. Ale czyja to wina? Drodzy Państwo, nas samych. Dlaczego Ty wiążesz to, że nie mamy tak naprawdę niepodległego państwa z tym, że Polska jest katolicka? Bo to Bóg jest Panem historii i cała historia i polityka pokazuje, że Bóg błogosławi tym, którzy Go szukają, a nie błogosławi tym, którzy Go zdradzają. To historia Izraela jest najlepszym tego przykładem właśnie na podstawie Księgi Sędziów, tu konkretnie na podstawie historii Gedeona. Zobaczcie, to właśnie te Nowe Testamenty, które wam wysyłamy za darmo, płacicie tylko za koszt wysyłki, właśnie mają tu symbol Gedeona. Jak chcecie więcej, no to posłuchajcie tego wczorajszego kazania lub przeczytajcie sobie Księgę Sędziów. Chrześcijańska Republika Całość na naszym kanale YouTube. Za życie duchowe narodu odpowiada jego kluczowa religia. Każdy naród ma jakąś główną religię. No, jaką religię mają Polacy? No proste. No, religia rzymskokatolicka. I teraz jak Kościół rzymskokatolicki zachował się w czasie Smoleńska? Pamiętacie Państwo, ja pamiętam, bo byłem zarówno na uroczystościach tych w Warszawie, jak i na pogrzebie w Krakowie. Pamiętam. Te słowa zaprzaństwa i zdrady. Dwa główne kierunki Kościół katolicki wyznaczył Polakom po tym wypowiedzeniu wojny przez Rosję. Pierwsze, tylko płakać, tylko żałoba, tylko rozpacz. Drugi punkt, to jest doskonała okazja do pojednania się z Rosjanami. I w 2012 roku polscy biskupi, jak jeden mąż zdrajca, klęknęli przed moskiewską cerkwią towarzysza Putina i ogłosili pojednanie z Rosją. To jest kościół zdrady narodowej. To jest kościół niemocy narodowej. Żałoba tak, to jest oczywiste. Ale z żałoby powinien wychodzić wniosek. A teraz, dziedzicząc pamięć po zamordowanych, my ślubujemy odmienić los Polski.
To powinno być zastosowanie. I na pewno nieprzyjaźń z Putinem, tak jak cały katolicki episkopat i papież Benedykt, bo papież Benedykt zlekceważył ten mord, wysłał tylko list, bo rzekomo nie mógł dolecieć czy dojechać, kpina. I wysłał list, gdzie znowu nachalnie lansował pojednanie z Rosją. Kościół zdrady narodowej. Kościół bez godności. Dlatego Polakom napluto w twarz najbardziej w historii, a Polacy nie odpowiedzieli. To jest zasługa, oczywiście, na wspak Kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego bez zmiany mentalności i duchowości Polaków żaden rząd PRL, BIS nie powie ani nie upomni się o prawdę o Smoleńsku. To jest oczywista oczywistość. Dlatego, bo Polacy są niewolnikami mentalnymi i duchowymi. Polacy w swojej większości, a nawet nie ma takiej dużej mniejszości, Polacy w swojej większości chcą świętego spokoju i mniej więcej zapełnionej michy. To jest etos narodowy tych, którzy kiedyś zwyciężali pod Grunwaldem, pod Wiedniem, gdzie tylko chcieli, tam zwyciężali. Dzisiaj trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo od prawdy zaczyna się droga wzwyż. Jesteśmy narodem niewolników bez godności. I dlatego nie mamy prawdy o Smoleńsku. Wtedy przez krótki czas w 2010 roku Polacy chcieli prawdy o Smoleńsku i chcieli nie tylko prawdy, ale chcieli poniesienia do odpowiedzialności. Nie wszyscy, nie wszyscy. Ja przypominam reklamę rzekomo polskiej firmy Browar Lech i Wawel. Nie będę nawet już o tym mówił. I większość Polaków rżała wtedy, śmiejąc się. Także mówiąc, że Polacy chcieli, to nie. Część Polaków. Milion Polaków, może 2 miliony Polaków. To jest ta część, czyli około 5-10% dorosłych obywateli. Tylko na tyle możemy liczyć. Ale tę część ogłupił Kościół katolicki i władze Prawa i Sprawiedliwości pozamiatane. Dziękujemy za wasze pytania i komentarze. Komentarze z Czech. Aleks, ale w Czechach podają informacje o Smoleńsku, że to był zamach, a nie awaria. Bo Czesi, tu zobaczcie dumnie, czeska flaga jest z nami. Bo Czesi naprawdę walczą z komunizmem u siebie. Dlatego tak kibicują nam. No a my im. Mówimy o telewizji Idź Pod Prąd. Mariusz Borucki, Katyń i Smoleńsk, jak to historia kołem się toczy, a mimo to Polacy ciągle tkwią w marazmie głupoty. Ale co zrobić, kiedy ludziska nie chcą nawet znać prawdy, ani jej przyznać? No co zrobić? Każdego dnia kolejnym Polakom wskazywać na źródło prawdy, na słowo Jezusa Chrystusa i na źródło wyzwolenia, na Jego osobistą ofertę. Jezus chce wejść do twojego życia, uwolnić cię, dać ci zbawienie. Jezus żyje, stoi i kołacze do twojego serca. To trzeba robić każdego dnia, a potem będziemy mieć wolną Polskę. Loska, Tomasz, PiS zrobił polityczny zwrot o 360 stopni. Kiedyś Macierewicz był potrzebny, dziś przemawia przez szyby pancerne. PiSowi z lewactwem dziś po drodze, więc po co dochodzić prawdy? Szkoda Macierewicza, bo chłop oddał tej sprawie trochę życia i poświęcił karierę polityczną. Macierewicz albo jest skończonym głupkiem, bo tak głupio rozegrać tę sprawę, to tylko skończony głupek, jeśli jest szczery, mógłby zrobić, albo jednak pozoruje tylko chęć wyjaśnienia Smoleńska. Nie mam innego rozwiązania. Jeśli jest głupkiem, to może być głupkiem takim, na takim tym poziomie
jak mówimy w takim przysłowiu, jeśli Bóg chce kogo pokarać, to mu rozum odbiera. Pamiętacie, jak zhańbił się Macierewicz, witając komunistę w Polsce? Przedstawiciela międzynarodówki komunistycznej? Tego, który jest utrzymankiem chińskich komunistów? Za 2 miliardy dolców służy im jak prostytutka na całym, można powiedzieć, świecie? Widzicie, jak się hańbi Macierewicz? Być może on dobrze chce, nie znam jego serca i tu za mało danych. Ale widać, że Bóg mu nie błogosławi. To jest to, co we Włoszech, że kompasem polskich polityków jest Watykan, tak samo jak włoskich. No i ten kompas wskazał i na Chiny, i wtedy na Rosję. No. Tak działają. O tym kompasie mówił dr Galietti, włoski naukowiec i dziennikarz. Polecamy ten fragment również na naszych mediach społecznościowych. No co ja? Raport WSI też nie ujawniony, raport smoleński również nie. Ktoś blokuje. A Macierewicz to kryje, bo przecież Macierewicz był współtwórcą obu tych raportów. Zobaczcie, te raporty nie dotarły, czy drugi nie dotarł do Polaków. Duda to obiecał. Kaczyński powiedział, że przeczytaj, Polakom to niepotrzebne. Macierewicz milczał. No to macie kolejny, że tak powiem, kamyczek do tej układanki. Łukasz Czarnota. A myślicie, że ta wiedza o Smoleńsku komuś jest jeszcze potrzebna? Dla większości Polaków to jest już wiedza niepotrzebna. Jakbyście się odnieśli do ale tego... Ale my nigdy do większości Polaków komentarza byśmy się nie odwoływali, bo to by uwłaczało naszej inteligencji, wiedzy, naszej telewizji. My odwołujemy się do 3% Polaków. Do elity. I tyle. To elita prowadzi naród. To elita ma zrozumieć. To elita ma duchowo przejrzeć na oczy. To elita ma opracować plan, a potem z Bożym błogosławieństwem go zrealizować. Nie myślimy nigdy o większości. Ta wiedza jest potrzebna wszystkim Polakom, tylko albo sobie z tego nie zdają sprawy, albo już tego nie chcą, a część z nich nie chce, bo się boi tego, co tam by było. Część z nich się dała już zmanipulować, ogłupić, zanudzić, albo już machnęła ręką, bo widzi, że się nic nie da zrobić, bo już jak nawet PiS i Macierewicz nic nie robi, no to cóż, ale wszystkim ta wiedza potrzebna jest. I ostatnie pytanie, jak waszym zdaniem ta sytuacja ze Smoleńskiem będzie się rozwijać? Powiedzieliście, że nie będzie nic, Kaczyński nie powie nic, Macierewicz nie zrobi również więcej, na ile im mu pozwolą w Prawie i Sprawiedliwości? No tak, że tak powiem, realne oczekiwanie to tak jak właśnie Czarek na początek powiedział, nic nie zrobił, nie? Czy Stany Zjednoczone pomogą? Gdyby coś zrobili, to byłby cud. Nie? Można się modlić o jakieś otrzeźwienie. Można się modlić o nawrócenie, tak jak przecież apelując do prezydenta Dudy, nie wierzę, że on tam nagle pokocha wolność i wyrzuci przyjaźń z komunistycznymi Chinami, jak o niej opowiadał jeszcze w lutym, zdaje się, wychwalając Xi Jinpinga. Są możliwe dwa scenariusze. Albo się nawróci, zapłacze nad sobą, zobaczy swoje zakłamanie, grzeszność i wtedy ruszy do prawdziwego boju o Polskę. Albo zareaguje ze strachu. Takie mniej więcej są dwa scenariusze. A to, żeby zareagował ze strachu, ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny. To między innymi ty możesz do tego przyłożyć rękę. Właśnie wspierając ten apel. Dając dzisiaj lajka do naszego programu, rozsyłając go gdzieś swoim znajomym, wklejając dziennikarzom głównego rynsztoka, niech ich to kłuje. Wiecie, wklei 5, nic nie będzie. Wklei 200, to już się te klarembachy, te różne, jak na rachonie i tak dalej, zaczną zastanawiać, czy czasem ich gołe gacie nie świecą, a dokładnie to, co gołe gacie obnażyły, znaczy ściągnięte gacie, czy to nie świeci zbyt jasno po oczach wolnych Polaków? To możesz zrobić ty dziś.
I dziękujemy tym wszystkim, którzy lajkują nasze programy, nasze posty na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, bo to jest bardzo ważne. Wtedy te programy mogą się pokazywać też innym Polakom. Do tego dążymy rzeczywiście, żeby cała Polska usłyszała ten alternatywny głos, bo głos katolicki, pisowski czy platformerski, no to może usłyszeć każdy, a głos pod prąd powinien usłyszeć każdy. Ja tu jeszcze przypomnę o tym, jak można nas wesprzeć. Nowym widzom na idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd na kilka sposobów już teraz i kontynuujemy akcję 1000 gitar nam gra, czyli 1000 wpłat każdego miesiąca. Jest to akcja zapoczątkowana przez pastora Pawła Chojeckiego. Ja to bym sobie mógł początkować. To jest przez widzów zapoczątkowana, ja tylko poprosiłem. Słuchajcie, no ogląda nas tysiące ludzi dziennie, a wpłaca kilkuset, no to tam zróbmy jakoś, że przynajmniej ten 1000, no to już by tak jakoś wyglądało. No iście odpowiedzieli, chwała Bogu, już półtora roku tak ciągniemy, teraz jest prawie 800. Na 12 gdzieś było 790, właśnie 786 gitar, także teraz pewnie gdzieś tam dochodzimy do 800. Miesiąc się kończy, także mamy niewiele czasu, ale jesteśmy spokojni, że te 1000 gitar znowu zagra. Dla nas wszystkim serdecznie dziękujemy. Też przekazujemy podziękowania od oszczepniczki wspieranej przez Idź Pod Prąd TV Marceliny Witek oraz jej trenera Mirosława Witka na swoim Facebooku. Dziękują wszystkim widzom naszej telewizji za okazywane wsparcie. Powiedzieli, że zawsze można na was liczyć. Dziękujemy serdecznie w ich imieniu. Pozdrawiamy całą rodzinę i także mamę, także brata i także no, dziadka, bo to tradycja rodzinna, to zawsze powtarzam. Dziadek rzucał granatem. Syn, czyli tata Marcelini, ona no, już sportowo ćwiczą tę dyscyplinę. I rzucają oszczepem. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na serwis informacyjny i dogrywkę Idź Pod Prąd. Tam więcej odpowiedzi na wasze pytania i komentarze. Oczywiście o 20:30 wspólne czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. Dzieje apostolskie to również jest program na żywo, interaktywny, także czekamy na wasze głosy i komentarze na czacie. I od jakiegoś czasu wróciliśmy na Facebook z nadawaniem na żywo. Tam świetne osiągi. Pokażemy dzisiaj państwu fragment świetnego programu z niedzieli, czyli Pogotowie Rodzinne, chrzcić czy nie chrzcić dzieci. Majdan Rozenek i były ksiądz. To za chwilę. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich naszych nowych widzów. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, dwa rodzaje pastorów. Dokąd prowadzą? Zapraszamy i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To chyba tyle na teraz. Dziękujemy serdecznie państwu i dziękujemy naszym gościom. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję i czekam na dogrywkę. Do zobaczenia. Do zobaczenia i redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pastorów, czyli ludzi, którzy prowadzą lud Boży, Kościół Jezusa Chrystusa obecnie, można podzielić na dwa rodzaje. Na pastorów w rodzaju Aarona i pastorów w rodzaju Mojżesza. Przypominam, że w Starym Testamencie właśnie ci dwaj mężowie, najpierw Mojżesz, potem Aaron, dobrany, zostali wybrani jako przywódcy ludu Bożego. Mojżesz cechował się tym, żeby zawsze pełnić wolę Boga, niezależnie od tego, co myśli na ten temat lud, czy też wrogowie Boga. A Aaron z kolei nie był aż tak duchowo silny. I kiedy zostawał sam, a ludzie na niego naciskali, no to on jawnie łamał Boże standardy, a realizował wolę ludu. Tak się też stało, gdzie zaczął odprawiać bałwochwalstwo, kiedy Mojżesz poszedł rozmawiać z Bogiem. Kiedy Mojżesz wrócił, Aaron się tak tłumaczy, to jest druga księga Mojżeszowa, 32 werset, 22 rozdział. Niech Pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego.
Mówi, cóż mogłem zrobić? To ich wina. A później Mojżesz tak to ocenia. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia. Zobaczcie, to, że lud odszedł od Boga, to była wina przywódcy. Dzisiaj te dwa rodzaje kościołów. W jednych będzie początkowo może nawet i przyjemnie, tam gdzie rządzą pastorzy a la Aaron, ale końcem będzie płacz i nieszczęście. Tam, gdzie są pastorzy typu Mojżesz, może chwilami będzie nieprzyjemnie, ale na koniec będzie radość z wypełnienia woli Boga tu na ziemi. Powinniśmy pozostawić decyzję dziecku, kiedy dojrzeje, dorośnie i samo podejmie decyzję. Bardzo wiem z doświadczenia, że w wielu małżeństwach to się udaje, bo to po prostu jest silna przesłanka zdroworozsądkowa, nie mówiąc o Biblii, która mówi, żeby być ochrzczonym, trzeba najpierw najzwyczajniej w świecie uwierzyć, świadomie i dobrowolnie po prostu podjąć tą decyzję. Do tego trzeba być w pełni świadomym. ...27 lipca 1943 roku brytyjskie lotnictwo bombowe przeprowadziło nocny nalot dywanowy na Hamburg. W ciągu pół godziny ponad 700 ciężkich bombowców zrzuciło 2326 ton bomb na gęsto zabudowane dzielnice robotnicze Hammerbrook, Hamm i Borgfelde. Najpierw zrzucano bomby burzące, a następnie zapalające. Chodziło o to, żeby zapalić jak najwięcej budynków. Udało się to osiągnąć, bo od kilku tygodni w Hamburgu była susza, a straż pożarna miała trudności z przejazdem przez ulice, które były zagruzowane po wcześniejszych nalotach z 24 i 26 lipca. Pożary objęły spory obszar i wytworzyła się tak zwana burza ogniowa. Gorące powietrze szybko unosiło się nad płonącym obszarem i zasysało zimne powietrze z otoczenia. Powstał wiatr o prędkości ponad 240 km na godzinę, który wyrywał drzewa z korzeniami i roznosił płonące elementy domów na obszary, które nie były bombardowane. Tej nocy w Hamburgu zginęło ponad 40 tysięcy ludzi. Większość z nich zmarła w schronach, ponieważ w wyniku burzy ogniowej albo udusiła się z braku powietrza, albo zatruła się czadem. Podobne naloty powtórzono jeszcze w nocy z 29 na 30 lipca i z 2 na 3 sierpnia. Wtedy już jednak nie udało się wytworzyć burzy ogniowej, a poza tym większość ludności opuściła miasto. W wyniku operacji zrównano z ziemią 74% powierzchni Hamburga. Nosiła ona kryptonim Gomora. Winston Churchill miał wątpliwości, czy pozwolić na takie naloty, ale marszałek lotnictwa Arthur Harris, który je wymyślił, zapewniał, że zmusi w ten sposób Niemcy do kapitulacji w ciągu kilku miesięcy.